Dzień dobry, będę miał przyjemność odpowiedzieć na kilka pytań od Państwa. Pierwsze z nich, dwa ostatnie mecze i tylko jeden punkt. A gra Korony była dobra i mogła się podobać. Czujesz z tego względu sportową złość? No oczywiście wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i w każdym meczu potrzebujemy tych punktów. I na pewno, tak jak tutaj jest zawarte w pytaniu, nasza gra w tych meczach mogła się podobać i myślę, że zasługiwaliśmy na więcej. Czy czujemy złość? No na pewno, zdecydowanie tak, ale wiemy, że to, co za nami, już tego cofnąć nie możemy i skupiamy się tylko na przyszłości i na następnych spotkaniach i zrobimy wszystko, żeby tych punktów w kolejnych spotkaniach już nie tracić. Drugie pytanie. W meczu z Zagłębiem pierwszy raz od dłuższego czasu usiadłeś na ławce. Czy byłeś zaskoczony? To znaczy, kiedy dowiedziałem się, że usiądę na ławce, czyli na odprawie przedmeczowej, tak naprawdę byłem gotowy na każdą decyzję trenera. Ja byłem przygotowany do gry. Trener podjął taką decyzję. Oczywiście, że nie byłem jakoś tym faktem załamany. Byłem gotowy, żeby wejść w drugiej połowie i pomóc drużynie. Na pewno jest to taki okres, że ten natłok spotkań jest duży i na pewno liczę się z tym, że mogę nie zagrać w każdym spotkaniu, ale podczas tych minut, które spędzam na boisku, daję z siebie wszystko i tak będzie już do końca sezonu. Pytanie numer 3. Na jesieni z Lechem był remis 0-0. Wtedy to rywale byli bliżej zwycięstwa. Koronę ratował VAR i Marek Kozioł. Jakiego meczu spodziewasz się teraz? Tak, zremisowaliśmy 0-0. VAR nas uratował. No, można powiedzieć, że bramka. Czy tak, to była bramka wtedy po ręce, no po prostu zdobyta ręką, także jak najbardziej słusznie nie została uznana. Tak, to Lech był stroną dominującą w tamtym spotkaniu, ale my też mieliśmy kilka okazji z kontrataków i mogliśmy tutaj tą nieskuteczność i naszą dobrą obronę na ataki Lecha wykorzystać. No niestety nie udało się, był remis. A jeśli chodzi o to spotkanie, które przed nami, jakiego meczu się spodziewam. No na pewno Lech pokazuje w wszystkich spotkaniach, że ma duży potencjał ofensywny, ale myślę, że jak najbardziej możemy się Lechowi przeciwstawić i zrobimy wszystko, żeby tutaj u nas na stadionie Lech nie czuł się komfortowo i żeby czuł presję w każdym momencie, kiedy będzie posiadał piłkę i zrobimy wszystko, żeby tutaj komplet punktów został w Kielcach. Pytanie numer 4. 3 mecze po powrocie, 7 strzelonych bramek Lecha Poznań. Co zrobić, żeby nie dać sobie strzelić tylu, co Pogoń Szczecin w poprzedniej kolejce? No tutaj już troszeczkę nawiązując do poprzedniego pytania. Tak jak mówiłem, na pewno ten potencjał Lecha w ofensywie jest duży, ale my też mamy swoje atuty i tak jak gdzieś w poprzednich pytaniach padło, że można było nas chwalić za grę w tych niektórych spotkaniach i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jak najbardziej w stanie się Lechowi przeciwstawić. I tak jak już dodałem, zrobimy wszystko, żeby ten komplet punktów został tutaj w Kielcach. I pytanie numer 5. Czy spotkanie z byłym klubem, w którym dorastałeś, powoduje jakieś dodatkowe emocje przed meczem? Znaczy na pewno mam wiele bardzo pozytywnych wspomnień z gry w Lechu. Cały czas mam wielu przyjaciół w Lechu. No ale to pozostaje oczywiście poza boiskiem. Jeżeli chodzi o moje indywidualne podejście do meczu, to ono się nie zmienia i jest takie samo jak do każdego innego spotkania. No i to były już wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.